Starosta bielski Mariusz Filipiuk, korzystając z okazji właśnie, że odwiedzamy starostę w jego gabinecie i rozmawiamy o ostatnich wydarzeniach. W tym momencie temat kształcenia zawodowego w powiecie bielskim. Wartość projektu 4 miliony 407 tysięcy z kawałkiem, no i cztery szkoły wymienione. Starosto, z czym ten projekt się wiąże, jak doszło do jego realizacji i czego uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy tych szkół i rodzice mogą się po tym projekcie spodziewać? Proszę Państwa, jest to bardzo duży projekt. Tak jak Pan redaktor powiedział, to jest ponad 4 miliony złotych. Projekt będzie realizowany przez okres 3 lat. Jego początek praktycznie ma miejsce już od października 2020 roku. To są cztery szkoły na terenie powiatu prowadzone przez właśnie powiat bialski. To są szkoły, które kształcą zawodowo, czyli zespół szkół ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, zespół szkół w Janowie, zespół szkół w Małaszewiczach. I zespół szkół technicznych w Międzyrzecu. Pan redaktor znowu mnie wyprzedził. Szkoła branżowa, dokładnie. Proszę Państwa, jest to bardzo, bardzo ciekawy projekt. Dzięki temu projektowi uda się doposażyć, zmodernizować pracownie techniczne we wszystkich szkołach. To jest też, proszę Państwa, bardzo ogromna kwota, która jest przeznaczona w ramach tego projektu. Dzięki temu uda się dokształcać kadrę pedagogiczną. Gro nauczycieli będzie mogło w ramach tego projektu skorzystać ze studiów podyplomowych. Uczniowie będą mogli realizować różnego rodzaju kursy branżowe. Dzięki temu projektowi zdecydowana grupa młodych ludzi będzie mogła wyjeżdżać również na praktyki, co ma ogromne znaczenie dzisiaj. Także bardzo się cieszę, że ten projekt został napisany przez naszych pracowników i naszych współpracowników. Został bardzo dobrze oceniony przez Urząd Marszałkowski. I cóż, teraz tylko życzę naszym dyrektorom, wszystkim nauczycielom, uczniom dobrej realizacji tego projektu, żebyśmy wszyscy mogli jak najwięcej z tego skorzystać. Ten projekt pojawia się w dobrym momencie. Już kilka lat temu, zresztą starosta na pewno na bieżąco te sprawy kontroluje, no był problem ze szkołami powiatowymi, z szkołami zawodowymi, ubywało uczniów. Ten projekt pozwoli wzmocnić atut szkół zawodowych na terenie powiatu. Dokładnie tak, proszę Państwa, ja się też z tego ogromnie cieszę, bo doposażenie pracowni spowoduje na pewno, że taki młody uczeń, który zastanawia się, gdzie, do której szkoły powinien pójść, on na pewno wybierze tą, w której te warunki są zdecydowanie lepsze niż w innych szkołach. Także ten pomysł właśnie pojawił się między innymi z tego powodu, żeby zachęcać tych młodych uczni, którzy dzisiaj no, szukają różnych rozwiązań, czy to w liceach. Pomysłu na siebie. Dokładnie. Ci młodzi ludzie nie zawsze mają pomysł na siebie, jak pan redaktor zauważył, więc ja uważam, że takie działania, one na pewno pozytywnie wpłyną na to, że ta liczba uczniów zwiększy się w naszych szkołach, a my każdego roku będziemy szukali jeszcze innych, ciekawszych rozwiązań, żeby zachęcać młodych ludzi, że mogą korzystać, mogą uczyć się naprawdę na bardzo dobrym, wysokim poziomie w szkołach prowadzonych przez powiat bialski. Wcale nie muszą wyjeżdżać do szkół siedleckich czy jeszcze innych, że nasze szkoły są bardzo dobrze do tego przygotowane. Przecież w ubiegłym roku w naszych szkołach prowadzone były również projekty termomodernizacji. Te szkoły naprawdę zostały pięknie już stermomodernizowane. Zostało wymienione oświetlenie naledowe praktycznie we wszystkich tych szkołach zawodowych. Także każdego roku sięgamy po pieniądze, o ile jest to tylko możliwe. Piszemy dobre projekty, one są dobrze oceniane, między innymi jak ten właśnie, o którym Państwu przed chwilą mówiłem.